Jak dobrze znamy otaczających nas ludzi, tych spotykanych na co dzień w pracy czy żyjących tuż za ścianą. Czy z pozoru bliscy nam mogą skrywać mroczne tajemnice? A może istnieje granica, po której przekroczeniu spotkamy kogoś zupełnie obcego? Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast Artykuł 148. Marca 1997 roku, Pittsburgh, Pensylwania. Oficer Daisy w towarzystwie trzech innych funkcjonariuszy natychmiast kieruje się w stronę sąsiedniego domu. Ten pod numerem 323 Lone Street zdecydowanie różni się od przyległej szeregówki z numerem 321. Oficer ostrożnie wstąpa po drewnianych schodach, starając się, by noga nie wpadła w jedną z dziur. Pozostali policjanci uważnie obserwują Daisy'a, a następnie stają jeden za drugim, tak by niepotrzebnie nie nadwyrężyć spróchniałej konstrukcji prowadzącej do drzwi wejściowych. Oficer stojąc na podejście zauważa, że dom nie jest zamknięty, ponieważ uniemożliwia mu to wychodzący na zewnątrz kabel, który nurkuje gdzieś w otaczających dom chwastach, a potem biegnie dalej, wzdłuż chodnika. Uchyla drzwi i woła: Roy Kirk? Ale odpowiada mu głucha cisza. Otwiera je więc szeroko i stawia dosłownie dwa kroki do wnętrza skąpanego w ciemności pomieszczenia. Aż nagle wywraca się z impetem, zahaczywszy o coś metalowego. Upadek powoduje tyle hałasu, że nieświadomi tego, co dzieje się w środku, policjanci natychmiast rzucają się z pomocą przełożonemu i wbiegają do domu, przeskakując po dwa stopnie naraz. Dwóch kolejnych policjantów również ląduje na ziemi. Co do cholery, mówi Daisy, któremu jako pierwszemu udaje się w końcu włączyć latarkę. Widzi przeciwnika, który go znokautował, a jest nim metalowa klatka, w której środku znajduje się co najmniej kilka martwych ptaków. Oficer siedzi jeszcze przez kilka sekund na podłodze, oświetlając pokój i kolejną klatkę po klatce. Za swoimi plecami słyszy wrzaski pozostałych mundurowych, którzy raz po raz odkrywają, z czym i im przyszło się zderzyć. W pokoju znajduje się kilkanaście klatek pełnych martwych gryzoni i ptaków. Jest tam kto? Oficer pyta ponownie, wstając i odwraca się z karcącym wzrokiem w stronę kolegów, którzy z obrzydzeniem wytrzepują teraz swoje mundury i żywo dyskutują na temat tego koszmarnego odkrycia. Nagle w przeciwległym rogu pokoju słychać jakiś ruch i wszystkie cztery smugi światła w jednej chwili kierują się w tamtą stronę, oślepiając tym samym wyłaniającego się z mroku mężczyznę. W drzwiach stoi wyraźnie wychudzony Roy Kirk, ubrany jedynie w spodnie, które na miejscu trzyma mocno zaciśnięty pasek. Mruży swoje brązowe, okrągłe oczy, osłaniając twarz brudnymi rękoma. Jest bosy, a jego stopy wyglądają tak, jakby były zabłocone. Długie brązowe włosy są okropnie poplątane, wręcz jakby czymś posklejane, i z daleka wygląda to, jakby mężczyzna miał na głowie gniazdo. Trzymaj ręce na widoku, nakazuje oficer, gdy ten zbliża się do stojących naprzeciwko niego policjantów. Daisy pyta Roya, dlaczego ten nie pojawił się dzisiejszego dnia w sądzie, a on odpowiada jedynie, że nie chciał pójść na dno. Ale oficer wraz z innym policjantem postanawia rozglądnąć się nieco po pozostałej części tej ruiny, tym razem dokładnie oświetlając sobie drogę, by po raz kolejny się nie potknąć. Z każdym kolejnym krokiem zapach wilgoci i stęchlizny jest coraz mocniejszy. W
pustostanie znajdują się jedynie tumany kurzu, gruz, dziury w ścianach, odpadający tynk i wszędzie te klatki utkane własnoręcznie z grubego drutu. Mężczyźni idą ramię w ramię, aż w końcu towarzyszący oficerowi funkcjonariusz popycha delikatnie drzwi po lewej stronie, prowadzące do łazienki. Daisy natomiast kieruje się w stronę małych drewnianych drzwi w okolicy schodów. Aż nagle dosłownie podskakuje ze strachu, najpierw słysząc huk, jakby coś spadło na ziemię, następnie siarczyste przekleństwo, aż ostatecznie trzask. Odwraca się i automatycznie kieruje światło w tamtą stronę, odkrywając przyklejonego plecami do zamkniętych drzwi partnera. Ducha zobaczyłeś? Pyta oficer, odsuwając mężczyznę taranującego wejście, nim tamten jest w stanie cokolwiek z siebie wydusić. Na podłodze zrujnowanej łazienki leży włączona latarka jego towarzysza, która oświetla nóżki wanny, z których płatami odchodzi farba. Oficer podchodzi bliżej i podnosi latarkę, a gdy wstaje, w końcu to dostrzega. W wannie leży olbrzymi, żywy wąż, który wpatruje się swoimi ślepiami w mężczyzn. Ci na raz wybiegają z pomieszczenia, ponownie zatrzaskują drzwi i tym razem oboje do nich przywierają. Pozostała dwójka mundurowych, pilnująca w tym czasie Kerka, przygląda im się w napięciu. Oczy właściciela domu i oficera spotykają się. Daisy zerka ukradkiem w stronę schodów i tych małych drzwi, które najpewniej prowadzą do piwnicy. Uwierz mi, nie chcesz tam zejść, mówi nagle Roy Kerk. Słysząc to, oficer bez chwili namysłu pędem rzuca się w tamtym kierunku i ginie w mroku. Społecznik. To słowo, które najlepiej opisuje 44-letnią Ann Hoover. Kobietę, która od najmłodszych lat działała na rzecz potrzebujących i różnych wspólnot i dla której dobro ogółu zawsze stało na piedestale. Niezależna, zmobilizowana i wytrwała. Tak o swojej uczennicy mówili profesorowie, gdy w 1975 roku kończyła college na Wydziale Muzyki w mieście Marietta w Ohio. I choć wielką miłością Ann były zwierzęta i to tym bezdomnym i chorym poświęcała swój wolny czas, to bezsprzecznie największą pasją była właśnie muzyka. Przez kolejne lata po skończeniu szkoły kobieta pracowała jako niania małej Marianne, opiekowała się adoptowanym ślepym pudlem o imieniu Niki i wykorzystywała swój ogromny talent do gry na pianinie, by wesprzeć lokalne, charytatywne zbiórki. Ale po 10 latach Ann, której znakiem rozpoznawczym były kręcone kasztanowe włosy i szeroki uśmiech, postanowiła przeprowadzić się do Pensylwanii. Jej marzeniem było połączenie pracy z największą pasją i udało jej się to dzięki posadzie telemarketera w orkiestrze w Pittsburghu. Coraz częściej udzielała też prywatnych lekcji gry na pianinie, a po 5 latach trudnej pracy została dostrzeżona przez Joya Fertbradera, właściciela firmy Direct Advantage Marketing. Był oszołomiony umiejętnościami sprzedażowymi Ann, a także jej ogromnym entuzjazmem i z miejsca zaproponował jej pracę głównego specjalisty do spraw szkoleń w marketingu bezpośrednim. Kobieta była zachwycona. Jej kariera nabierała tempa, ale wciąż miała czas na muzykę i prace charytatywne, a wiele wskazywało na to, że w najbliższym czasie uda jej się spełnić swoje kolejne marzenie, jakim był własny dom. Od przeprowadzki do Pittsburgha kobieta wynajmowała szeregówkę od Franka Simpsona, mieszczącą się na Lone Street, a ulica ta świetnie obrazowała aktualny stan całego miasta. Pittsburgh, w którym niegdyś wytwarzano niemal połowę stali całych Stanów Zjednoczonych, w latach 80. podczas krajowej restrukturyzacji przemysłowej zaliczył upadek zarówno przemysłu elektronicznego, jak i stalowego właśnie. Zwolniono tysiące osób,
Zamknięto dziesiątki zakładów, a ludzie masowo zaczęli się stamtąd wyprowadzać, pozostawiając za sobą stare życie i domy. Ale biznes ponownie wracał do tego miasta, w którym teraz roiło się od pustych i bardzo tanich budynków leżących nad malowniczą zatoką. To był idealny moment na inwestycje w nieruchomości. I choć zaczęli osiedlać się tu ludzie, to wciąż na ulicach przeważały domy w opłakanym stanie, które z każdym kolejnym rokiem popadały w ruinę. Pomimo tego, Ann szczerze uwielbiała te okolice. Wszyscy się tu znali i mieli poczucie, że to w ich rękach leży przyszłość tego miejsca. Na tej samej ulicy mieszkał właściciel, od którego wynajmowała dom, a także jego siostra Ruth Liptak, która od pierwszego spotkania zaprzyjaźniła się z Ann. Lone Street w mniemaniu kobiety było wręcz idealnym miejscem do kupienia pierwszego domu, a ze względu na częste licytacje opuszczonych budynków, wizja własnych czterech ścian wydawała się bardzo realna. I tak w 1996 roku Ann Hoover kupiła swój wymarzony dom szeregowy pod adresem 321 Lone Street. Dom był spory i faktycznie bardzo tani, ale wymagał olbrzymiego nakładu pracy i właściwie generalnego remontu. Przez pierwsze miesiące kobieta wciąż wynajmowała dom od brata swojej przyjaciółki, ale gdy tylko ukończono nowy dach, a elektrycy i hydraulicy zakończyli pracę nad instalacją, kobieta z miejsca wprowadziła się pod swój adres i zakasała rękawy. Wszyscy sąsiedzi byli dla niej pełni podziwu. Ann pracowała w pocie czoła, nim poszła do pracy i gdy tylko z niej wracała, a postępy w remoncie widać było każdego dnia. Sama malowała ściany, szlifowała podłogi, skręcała meble. Wszystko, by jej gniazdko wyglądało tak, jak sobie tego wymarzyła. Okoliczni mieszkańcy byli też zachwyceni jej zaangażowaniem w życie całej wspólnoty. Miała dar zjednywania sobie ludzi i motywowania ich. Dlatego też szybko podjęto decyzję o wznowieniu pracy komitetu, który zrzeszał właścicieli szeregówek na Lone Street. Dzięki Ann przekonali się, że ich opuszczona i mocno zaniedbana część miasta może rozkwitnąć i być wspaniałym miejscem do życia. A gdyby ta mała społeczność zechciała nieco zainwestować w upiększenie swoich nieruchomości, to okolica bardzo by zyskała, a wartość domów znacząco by wzrosła. I nagle komitet mieszkańców, który do tej pory był jedynie martwym zgrupowaniem, zaczął regularnie się spotykać i planować działania na rzecz wspólnoty. A Lone Street z dnia na dzień stawała się coraz ładniejsza. Jednak pomimo tego, że po gruntownym remoncie dom Ann zdecydowanie wyróżniał się na tle innych, to kobieta coraz częściej na spotkaniach narzekała na to, że przylegająca do niej nieruchomość o numerze 323 z oknami zabitymi deskami popada w ruinę. Jej dom był właściwie przyklejony ścianą do tego budynku i gdy tamten niszczał, pośrednio wpływało to także na jej nieruchomość. Ale podczas jednego ze spotkań usłyszała, że ten koszmar w końcu miał się skończyć, ponieważ jeden z sąsiadów kupił ten dom i w bardzo krótkim czasie miał zamiar rozpocząć tam remont. Ann nie znała dobrze Roya Kerka. Był on raczej typem outsidera, który nie zabierał głosu podczas spotkań. Jednak szybko udało jej się ustalić, że ten 28-latek ma swoją firmę budowlaną i to on był poprzednim i zarazem pierwszym przewodniczącym Zrzeszenia Mieszkańców, nim tę posadę objął aktualny prezes, pan Bergwin. Kobieta nie mogła być szczęśliwsza. Oczami wyobraźni widziała, jak dom, który do tej pory rzucał cień na jej wymuskane gniazdko, szybko zmieni się w kolejną perełkę na Lone Street. I faktycznie, remont rozpoczął się niemal natychmiast, a Roy każdego dnia zaczynał pracę skoro świt i kończył ją dopiero, gdy zachodziło słońce. To akurat zupełnie nie przeszkadzało Ann, jednak nie do końca była przekonana co do metod i planu pracy Kerka. Mężczyzna nie miał żadnych pomocników, bo chciał w ten sposób zaoszczędzić pieniądze, a remont rozpoczął od wnętrza domu, choć wydawało się to niedorzeczne, zważywszy na fakt, że dach pod numerem 323 był dziurawy.
ale Roy jakby tego nie zauważał i ochoczo każdego dnia skuwał wewnętrzne tynki. Relacje między tą dwójką były pomimo tych różnic bardzo poprawne. Ann rano przed pracą niejednokrotnie wychodziła wypić kawę na zadaszone schodki i zagadywała krzątającego się tuż obok mężczyznę. Kilkakrotnie prosiła go nawet o małe przysługi przy ostatnich już pracach budowlanych, a ten nigdy nie odmawiał. Zdecydowanie nie był typem gaduły, choć też niczego nie starał się ukryć i przyznał, że nie wie jeszcze, co zrobi z nową nieruchomością. Nie był do końca pewien, czy po remoncie będzie chciał ją sprzedać, czy może sam w niej zamieszka. Miał już kilka innych domów w tej okolicy, a jego aktualne mieszkanie było dosłownie za rogiem pod numerem 311. Te rewelacje mocno zaintrygowały Ann. Nie przypominała sobie, aby w najbliższym sąsiedztwie któreś z domów były świeżo odnowione, ale nie chciała też wyjść na zbyt ciekawską i zdecydowała sama przeprowadzić w tej sprawie małe śledztwo. Z dokumentów hrabstwa wynikało, że Kirk od 1992 do 1996 roku zakupił aż 8 domów, 2 na tej samej ulicy, a resztę w innej części miasta. Wszystkie, podobnie jak ona podczas licytacji, za łączną wartość $141,540. Kobieta, gdy tylko to odkryła, nie mogła się doczekać, by zobaczyć, jak już niedługo będzie wyglądał dom, z którym dzieli ścianę. Ale to, co ujrzała, zupełnie podcięło jej skrzydła. Jeździła od adresu do adresu i wszystkie budynki przypominały ten, nad którym właśnie pracował Kirk. Pustostany z powybijanymi oknami albo przeciekającym dachem lub tak zarośnięte chwastami, że trudno było dostrzec cokolwiek poniżej pierwszego piętra. Załamana kobieta wróciła do domu. Próbowała pocieszać się, że mężczyzna pracuje codziennie, a rosnąca przed domem góra gruzu świadczy o tym, że jednak coś tam się zmienia. Czas biegł nieubłaganie, a jesienne, zimne wieczory zwiastowały nadchodzące mrozy, co przerażało Ann. Ściana, którą dzieliła z mężczyzną, była coraz chłodniejsza i niewiele wskazywało na to, że w najbliższych tygodniach uda mu się cokolwiek ukończyć. I gdy pewnego dnia kobieta w swoim świeżo wymalowanym domu zobaczyła na ścianach wilgoć, dostała białej gorączki i postanowiła poważnie porozmawiać z sąsiadem. Oznajmiła mu, że powinien jak najszybciej naprawić dach, który już powoli wpada do środka, bo spróchniałe krokwie nie były w stanie utrzymać jego wagi. Podała mu nawet namiar na dekarza, którego sama zatrudniała, ale to widocznie obraziło Roya. Na oczach kobiety podarł kartkę z numerem telefonu, po czym zatrzasnął jej przed nosem drzwi tak mocno, że ta obawiała się, że za moment wypadną z futryny. Pomimo coraz bardziej narastającego konfliktu z sąsiadem, Ann żyła jak dawniej. Lubiła swoją pracę, po godzinach przy pomocy pianina próbowała zagłuszyć dźwięki wiercenia i stukania dochodzące zza ściany, a w międzyczasie zbierała pieniądze dla schroniska dla zwierząt. Po tamtej awanturze unikała bezpośrednich spotkań z mężczyzną. Jednak podczas zebrań komisji nie szczędziła mu gorzkich słów i dzieliła się z innymi uwagami dotyczącymi postępów pracy pod numerem 323. Nie trzeba było długo czekać, by mieszkańcy Lone Street zaczęli baczniej przyglądać się Kirkowi. Tyle, że liczni pamiętali, jak wiele dla wspólnoty kiedyś zrobił ten mężczyzna. Był jednym z pierwszych właścicieli na tej ulicy. Najciężej pracował podczas wspólnych robót, gdy trzeba było powycinać stare drzewa albo uprzątnąć te połamane. W radzie byli tacy, którzy będąc wdzięcznymi za ten wkład, nie wiedzieli jak się ustosunkować do tego rodzącego się na ich oczach konfliktu. Niektórzy tłumaczyli go różnicą w charakterach. Ann była przebojowa, dynamiczna i dokładna. Roy natomiast był skryty, małomówny i przez wielu uważany za dziwaka. Jednak z każdym kolejnym spotkaniem kobieta coraz zacieklej wymieniała niedociągnięcia ze strony swojego sąsiada i trudno było nie ulec wrażeniu, że ten remont go po prostu przerasta.
Przed budynkiem piętrzyły się budowlane odpady, które powoli wylewały się na przyległy chodnik, uniemożliwiając przejście obok tego szeregowca. Co więcej, Kirk przez kilka kolejnych działek poprowadził kabel doprowadzający prąd z jego mieszkania pod 311 do nieruchomości, którą właśnie remontował. Na pytania, kiedy naprawi instalację elektryczną i kiedy w końcu zniknie ten przedłużacz, nie chciał albo nie umiał odpowiedzieć. Dom Roya po kilku miesiącach od zakupu zdawał się wyglądać gorzej niż przed tym, jak stał się jego własnością. Ale kobieta postanowiła się nie załamywać, bo teraz miała po swojej stronie całe sąsiedztwo. A to dawało nadzieję, że wspólnymi siłami w końcu zmuszą Kirka do wyremontowania tej ruiny. Nadzieja ta jednak ostatecznie umarła, gdy Ann wróciła do domu po kilku tygodniach muzycznego tournée po Europie. Tego wieczoru była potworna burza, a gdy kobieta wysiadła z lotniskowej taksówki, poczuła jakby rzeka przepływała przez jej stopy. Natychmiast zaczęła szukać, co jest źródłem takiej ilości wody, a jej wzrok nieubłaganie kierował się w stronę drzwi sąsiada. Nagle zdała sobie sprawę, że pod jej nieobecność Roy powyrywał rynny z dachu, a spływająca z niego woda z hukiem odbijała się o chodnik i rozlewała po okolicy. Ann dosłownie wbiegła do swojego domu i już na schodach odkryła pierwsze szkody, a gdy tylko przekroczyła drzwi sypialni, zobaczyła w niej istny staw i lejącą się ciurkiem wodę z rogu ściany, którą dzieliła z sąsiadem. Napędzana wściekłością pobiegła pod 311, gdzie mieszkał Kirk, i zaczęła walić pięściami w drzwi. Po zaledwie kilku sekundach stał w nich Roy i wpatrywał się w nią wyraźnie zdumiony, a ta krzyknęła mu w twarz, że miarka się przebrała, po czym odwróciła się i przemoknięta do ostatniej suchej nitki, trzęsąc się z nerwów, z powrotem ruszyła w stronę swojego domu. Kolejnego dnia rano złożyła pierwszą oficjalną skargę do biura inspekcji budowlanej. Inspektor Dom Cimino już nazajutrz odwiedził sąsiadującą z nią nieruchomość i wydał Royowi kilka poleceń, które ze względów bezpieczeństwa miały zostać wykonane w czasie maksymalnie 60 dni. Poinformował też właściciela, że w przypadku niepodjęcia przez mężczyznę wyżej wymienionych robót zostanie na niego nałożony mandat, następnie kolejny, zdecydowanie wyższy, a ostatecznie budynek będzie zburzony, ponieważ jego stan znacznie się pogorszył i może zagrażać bezpieczeństwu innych. To znów dało Annie nadzieję, jednak na bardzo krótko, bo jeszcze w tym samym tygodniu podczas udzielanej przez nią lekcji gry na pianinie zobaczyła przebiegającego przez jej salon szczura. Ann zaczęła się bardzo zmieniać. Zauważyli to przede wszystkim jej współpracownicy, którzy znali ją od niemal 6 lat i pamiętali sprzed okresu, nim kupiła swój wymarzony dom. Teraz była bardzo nerwowa. Jej problemy ze snem zdradzały coraz większe cienie pod oczami. Nie była już tą pogodną i mobilizującą wszystkich wokół kobietą. Coraz rzadziej angażowała się w prace społeczne, zostając w biurze po godzinach. Chciała zarobić jak najwięcej, bo obawiała się, że całkiem niedługo będzie musiała ponownie remontować swoje cztery kąty. Prócz nadzoru budowlanego, do Roya niemal każdego tygodnia przychodzili inspektorzy z Wydziału Zdrowia Hrabstwa Allegheny, wlepiając mu kolejny i coraz wyższy mandat. Góra śmieci rosła z każdym dniem tak bardzo, że nie było już widać drzwi wejściowych, a szczury, które chowały się przed zimnem w tym pustostanie, szybko zaczęły rozprzestrzeniać się po całym sąsiedztwie. Roy ignorował grzywny, ale wciąż regularnie pojawiał się na zebraniach mieszkańców. A ci byli do niego nastawieni coraz bardziej wrogo, choć wciąż znajdowali się i tacy, którym było go zwyczajnie szkoda. Roy był nieporadny i zdecydowanie to wszystko go przerosło. Widział ogromną szansę wzbogacenia się na sprzedaży wyremontowanych domów w rozwijającej się i coraz popularniejszej dzielnicy, ale nie podołał. Buntowali się też sąsiedzi pozostałych równie zaniedbanych nieruchomości mężczyzny, więc i pod tamte adresy zaczęły przychodzić mandaty.
Kirk był więc zmuszony sprzedać dwa ze swoich domów, ale nie po to, by zarobione pieniądze wsadzić w naprawy, tylko po to, by spłacić najpilniejsze grzywny. Gdy śnieg w końcu stopniał, przed oczami mieszkańców ulicy Lone wyłoniła się rudera z numerem 323. Wielu bało się przechodzić tamtą stroną chodnika, w obawie, że na ich głowy spadnie jakiś fragment konstrukcji. Ann była załamana. Jej ciężka, niemal roczna praca poszła na marne. Stan jej domu znacznie się pogorszył i on również wymagał w niektórych miejscach pilnej interwencji budowlanej. Stracił przez to na wartości i powoli do kobiety docierało, że jeśli władze szybko się nie zajmą jej koszmarnym sąsiadem, to istnieje zagrożenie, że konstrukcja jej domu zostanie naruszona. Zdecydowała się więc wytoczyć najcięższe działa i razem z kilkoma sąsiadami złożyła pozew przeciw Royowi Kirkowi. 11 marca 1997 roku mężczyzna pojawił się na rozprawie z zabandażowaną głową i nogą, prosząc o jej odroczenie ze względu na niedawne postrzelenie, którego był rzekomą ofiarą. Sędzia jednak był nieugięty. Nałożył na Roya dodatkowe $41,400 kary, zawierające już odszkodowanie dla sąsiadki, i nakazał niezwłoczne rozpoczęcie remontu pod nadzorem inspektora budowlanego. Ale nie takie były plany Roya, bo on postanowił odwołać się od nałożonej grzywny, przez co kolejne spotkanie w sądzie miało odbyć się za 14 dni. Kobieta nie czuła się z tym dobrze. Wiedziała, że tak wysoka kara jeszcze bardziej zrujnuje Roya. Nie chodziło tu o sympatię do właściciela, tylko obawiała się, że on nie podoła i jego część szeregówki zostanie zburzona, co bez dwóch zdań odbije się i na jej nieruchomości. Postanowiła więc zaproponować sąsiadowi inne rozwiązanie. Zamiast wypłacać jej odszkodowanie, niech obniży nieco kwotę, a ona odkupi jego część budynku. Ta oferta nie tylko nie spodobała się mężczyźnie, ale uznał ją wręcz za obraźliwą i nakazał kobiecie natychmiast opuścić jego teren. Podczas wymiany zdań był tak wściekły, że Ann szczerze się go przestraszyła. Zadzwoniła nawet do swojej przyjaciółki Ruth, mówiąc, że zastanawia się nad złożeniem wniosku o zakaz zbliżania, choć wiedziała, że byłoby to niezwykle trudne, zważywszy na fakt, że wejścia do ich domów są od siebie oddalone o niewiele ponad 2 metry. Na tydzień przed kolejną rozprawą, podczas spotkania Rady Mieszkańców, ponownie punkt po punkcie tłumaczyła wszystkim, dlaczego to nie tylko jej wojna i jak zaniedbany dom Roya wpływa na całe sąsiedztwo. Postanowiła też zadzwonić do Wydziału Zdrowia i zaproponowała, że gdyby potrzebowali jej zeznań przeciw Kirkowi, to ona służy pomocą. Dzień rozprawy zbliżał się szybko, a kobieta była coraz bardziej nerwowa. Kirka nie widziała od kilku dni, ale w noc przed spotkaniem w sądzie ten nagle w nocy rozpoczął głośne prace za ścianą. Ann nie mogła przez to zasnąć, więc około 23:20 zadzwoniła jeszcze do Ruth i razem żartowały, że teraz na niewiele się to zda. Na zakończenie rozmowy przyjaciółka zaproponowała, że podjedzie po kobietę około 8:30 rano i wspólnie pojadą do sądu. Gdy Ruth przybyła rankiem pod Lone Street 321 i zatrąbiła, Ann nie wyszła do niej. Poczekała więc jeszcze krótką chwilę, aż w końcu sama zaczęła dobijać się do drzwi przyjaciółki, próbując ją pospieszyć. Już wtedy wydało jej się to dziwne, bo kobieta nigdy się nie spóźniała, szczególnie nie w tak ważnym dla niej dniu. Ale pamiętała swoją rozmowę z bratem, który podobnie jak kilku innych sąsiadów wybierał się na rozprawę, i wspomniał, że odwiedzi rano Ann, by podnieść ją trochę na duchu. Ruth jeszcze przez jakiś czas pukała do drzwi, aż pomyślała, że przyjaciółka pojechała z jej bratem. Kiedy jednak weszła na salę rozpraw, Ann tam nie było. A brat oznajmił, że on również rano nie zastał jej w domu i podobnie jak siostra, myślał, że ta zwyczajnie
wyszła wcześniej. Sędzia John O'Brien oświadczył, że rozprawa nie może się odbyć. Nie tylko z powodu nieobecności powódki, ale również z powodu niestawienia się Roya Kerka. Zgromadzeni w sali sąsiedzi zaczęli nerwowo spoglądać po sobie i wtedy głos zabrała Ruth, wyrażając swoje obawy i zapewniając sędziego, że to niepodobne do jej przyjaciółki. Sędzia wyszedł więc z sali i zatelefonował do szefa wydziału śledczego z prośbą, aby ten wysłał patrol i sprawdził, czy wszystko z Ann Hoover w porządku. Pod numer 321 natychmiast pojechali także najbliżsi sąsiedzi, pracodawca Ann i oczywiście jej przyjaciółka. Tam czekały już dwa radiowozy, a oficer Daisy bezskutecznie pukał do drzwi wejściowych. Ruth nagle przypomniała sobie, że gdy Ann wychodzi z domu, to zazwyczaj wkłada klucze pod doniczkę. Niestety, tam ich nie było. Kobieta zaczęła więc nalegać, by policjanci wybili jedno z okien i jak najszybciej weszli do środka, bo być może jej przyjaciółka jest wewnątrz i potrzebuje pilnej pomocy medycznej. To wydawało się jedynym sensownym rozwiązaniem. W środku policjanci znaleźli wiszącą na wieszaku torebkę i kurtkę, a także leżące na szafce klucze. Funkcjonariusze w towarzystwie znajomych Ann sprawdzili wszystkie pomieszczenia na parterze. Niestety po kobiecie nie było ani śladu. Weszli więc na piętro. W sypialni również jej nie było, w łazience też nie. Ale oficer Daisy zauważył tam na podłodze niewielką plamę krwi. Proszę niczego nie dotykać i natychmiast wyjść na zewnątrz, nakazał. A gdzie mieszka ten facet, z którym się sądziła? Zapytał jeszcze, a Ruth wskazała palcem i z przerażeniem wyszeptała. Za ścianą. Daisy dosłownie wbiega do piwnicy Roya. W końcu tajemnica ciągnącego się przez chodnik przedłużacza zostaje rozwikłana. Podpięta do niego lampa jest jednak tak słaba, że tylko dzięki latarce oficer odkrywa, co się tam znajduje. Piła mechaniczna, nożyce do metalu, kolejne klatki dla ptaków, tors kobiecego manekina, kilka czarnych foliowych worków i niewielki stos cegłówek. I w jednej chwili kątem oka dostrzega delikatne światło, które jakby przedziera się przez jedną ze ścian. Rusza w tamtym kierunku, kuca i w osłupieniu odkrywa dziurę w ścianie powstałą na skutek podkopu i wyciągnięcia kilku cegieł. Nagle dociera do niego, że ma przed sobą tunel, który prowadzi z domu Roya wprost do piwnicy jego sąsiadki. Czuje, jak w jednym momencie robi mu się gorąco, a zarazem oblewa go zimny pot. Odwraca się jeszcze w stronę manekina, po czym wrzeszczy do pozostałych policjantów. Natychmiast aresztujcie Kerka! Kiedy do nieświadomych niczego funkcjonariuszy dociera rozkaz oficera, Roy odwraca się i próbuje uciec z domu, ale ci natychmiast rzucają się za nim w pościg. A gdy tylko Kerk przestępuje próg, oni w końcu zauważają, że brudne stopy mężczyzny nie są pokryte jedynie błotem, ale i krwią, która w świetle dziennym jest widoczna także w jego posklejanych włosach. Powalony naganek mężczyzny okazuje się być pod takim wpływem adrenaliny, że policjantom trudno sobie z nim poradzić. Wije się, krzyczy i nawet próbuje ich pogryźć. Tej sytuacji przyglądają się przerażeni sąsiedzi, którzy nie mają pojęcia, co zastali w środku funkcjonariusze. Roy wygina wychudzone ciało tak mocno, że można mieć wrażenie, że jego kości zaraz przebiją bladą skórę. Ta szamotanina trwa może pół minuty, po której do policjantów dołącza oficer Daisy i dopiero w czwórkę udaje im się założyć mężczyźnie kajdanki. Gdy równo o godzinie 10 prowadzą go do policyjnego samochodu, ten z całych sił próbuje im się wyrwać i wrzeszczy jeszcze do jednego z nich: po prostu zabij mnie teraz, skończ z tym. Po zamknięciu podejrzanego w radiowozie, policjanci niezwłocznie wracają do jego domu. Zgromadzony przed posesją tłum bacznie obserwuje każdy drobny gest policjantów.
Dlatego też oficer nie może niczym podzielić się ze swoimi towarzyszami. Ale jego mina wyraźnie zdradza, że to, co znalazł w piwnicy, dogłębnie nim wstrząsnęło. Kiedy tylko udaje im się schować przed oczami ciekawskich, Daisy odwraca się do pozostałej trójki i mówi: pracuję 12 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Po czym wspólnie ruszają na dół. To, co funkcjonariusz wziął za tors kobiecego manekina, okazuje się być ciałem Ann Hoover, pozbawionym rąk i nóg. Przy pomocy dodatkowych 3 latarek odkrywają, że gdy weszli do mieszkania Roya, musieli mu właśnie przeszkodzić w pakowaniu kończyn w czarne worki, stojące teraz obok ciała. Daisy rozdziela zadania. 2 z nich musi zostać i pilnować, aby nikt z sąsiadów nie wszedł do żadnego z domów, gdyż obydwa są teraz miejscami zbrodni. Pozostała 2 pojedzie z aresztowanym na komisariat. Trzeba wezwać techników i szefa, mówi oficer. I kogoś od węża, kwituje inny. Para policjantów wsiada do radiowozu o 10:29. Bezzwłocznie przez radio informują dyspozytora o tunelu, o rozczłonkowanym ciele Ann Hoover i kilkumetrowym wężu w wannie. Nic więc dziwnego, że gdy po zaledwie 12 minutach podjeżdżają pod komisariat, wielu funkcjonariuszy czeka już na nich na zewnątrz. Wszyscy są ciekawi, jak wygląda ten szaleniec. Policjanci szybkim krokiem wysiadają z samochodu i przechodzą na jego tył. Gdy tylko otwierają zamknięte od zewnątrz drzwi, niespodziewanie wypada na nich bezwładne ciało Roya Kerka. Mężczyzna wygląda, jakby powiesił się na pasku, ale funkcjonariusze dostrzegają coś równie szokującego. Denat wciąż ma skute ręce. Koroner dr Cyril Wecht czeka już na komisariacie, by pojechać na miejsce zbrodni i zbadać ciało Ann, ale bez uprzedzenia zostaje najpierw wezwany na parking. Dokładnie przygląda się zwłokom i tłumaczy, jak mogło dojść do tego zaskakującego targnięcia się na własne życie. Mężczyzna przesuwał między szlufkami pasek w ten sposób, aby jego klamra z przodu przeszła na sam tył. Następnie rozpiął go i przywiązał do stalowej kraty na drzwiach furgonetki. Potem po prostu wsunął głowę w powstałą pętlę i pochylił się do przodu. A jego własna waga wystarczyłaby go udusić i zabić. Po przybyciu na Lone Street dr Wecht musi dosłownie przedzierać się przez tłum, który właśnie z wielkim zaangażowaniem dyskutuje na temat wynoszonego z domu numer 323 ponad 5-metrowego pytona bengalskiego. Lekarz najpierw kieruje się do domu ofiary. Niewielka ilość krwi, jaka znajduje się na podłodze w łazience, wskazuje na to, że nie pochodzi z rany, która doprowadziła do śmierci kobiety, a raczej z urazu, który miał ją ogłuszyć lub pozbawić przytomności. Nie był jednak pewien, czy do ataku doszło jeszcze wieczorem, po telefonie od przyjaciółki, czy może wcześniej rano, w dzień rozprawy. Potem schodzi do piwnicy Ann, gdzie bada tunel, na którym widnieją ślady świadczące o tym, że właśnie w ten sposób Kerk przetransportował kobietę do swojego mieszkania. Ciało ofiary potwierdza jego teorię. Ślady na głowie świadczą o tym, że została uderzona płaskim narzędziem, najprawdopodobniej młotkiem, ale życie odebrano jej poprzez uduszenie, najpewniej kablem. Później przy pomocy leżącej w piwnicy piły oraz nożyc do metalu odcięto jej kończyny, a następnie spakowano w czarne worki, zapewne w celu utylizacji. Pod mieszkania 321 i 323 przybywają też pierwsi dziennikarze, którzy chętnie rozmawiają ze świadkami będącymi na miejscu od początku interwencji policji. Wraz z prasą
Docierają też przerażające pogłoski o samobójstwie Roya. Zebrani podejrzewają więc, że Ann również spotkało najgorsze. W końcu do zgromadzonych wychodzi Ronald Freeman, szef Wydziału Śledczego, i wydaje oświadczenie, które potwierdza ich przypuszczenia. Jednak nawet ci, którzy wiedzieli o konflikcie tej dwójki i znali jego szczegóły, nie mogą uwierzyć w skalę brutalności tego mordu. Poruszyła wszystkie możliwe legalne procedury, by ktoś w końcu zmusił go do uprzątnięcia tego miejsca. To ona scaliła całe sąsiedztwo, by razem coś zdziałać. Nie była jego wrogiem, tylko jego przeciwnikiem, mówi do reportera widocznie wzruszony pracodawca Ann. A ja uważam, że pękł, wtrąciła się Maria Bergwin, żona prezesa Rady Mieszkańców. Z nim zawsze było coś nie tak, ale to ona go do tego popchnęła, kończy. A jej słowa powodują, że teraz sąsiedzi zaczynają jeszcze głośniej dyskutować i wyrażać swoje, jak się szybko okaże, bardzo kontrowersyjne opinie. I ja uważam, że zawsze był bardzo miły, mówi Filip Kosak, mieszkający naprzeciw kobiety. Już nie pamiętacie, że na początku, kiedy tylko mógł, pomagał w jej własnych remontach? Mówiąc to, wskazuje na belki zdobiące tanek Anny. Prasa długo jeszcze rozpisuje się o sąsiedzkim konflikcie, który skończył się koszmarem. Z przytaczanych wypowiedzi wyłaniają się dwa zupełnie sprzeczne obrazy Ann Hoover. Jeden, niemal świętej kobiety, która całe swoje życie poświęciła pracy na rzecz potrzebujących i chorych zwierząt. Wspaniałej sąsiadki, której wizja pięknej i bezpiecznej dzielnicy popchnęła ludzi do działania i scaliła jak nigdy wcześniej. Druga wizja była jednak zupełnie odmienna. Inni mieszkańcy tej ulicy opisywali ją jako despotyczną i wścibską sąsiadkę, której nie odpowiadało wyobrażenie Roya o jego własnym domu. Do tego była piekielnie zazdrosna o to, jak wiele nieruchomości udało mu się kupić. Ci członkowie wspólnoty zwracają uwagę, że ruin podobnych do tej, jaką posiadał Kirk, było w sąsiedztwie mnóstwo, ale działania Ann spowodowały, że wszyscy skupili uwagę wyłącznie na nim. Kary, które przy pomocy kobiety były na niego nakładane, doprowadziły do tego, że nie był w stanie zatrudnić fachowców i kółko się zamykało. Jeden z mieszkańców powiedział nawet, że wszystkie jej kroki miały na celu tak zniechęcić mężczyznę, aby za grosze mogła przejąć jego dom. A gdy on się na ten plan nie zgodził, postanowiła go zniszczyć. Ale jeszcze jedna kwestia nie uszła uwadze mediów. Samobójstwo Roya. Chwalona do tej pory policja za szybką i sprawną reakcję, zaczęła być w prasie rozliczana z każdej minuty interwencji. I choć nic nie wskazywało na udział osób trzecich, to na nieszczęście policji zaledwie 2 lata wcześniej, w tym samym radiowozie, za pomocą sznurówek odebrała sobie życie 31-letnia Kelly Finn, którą aresztowano za posiadanie narkotyków. A to w opinii mediów świadczyło o tym, że jest jakiś problem z procedurami. Dziennikarze szczegółowo wyliczali, że aresztowany nie został przeszukany i że spędził aż 30 minut w samochodzie bez jakiegokolwiek nadzoru. Nikt też nie sprawdził jego stanu, nim wyjechali, a także w czasie 12-minutowej drogi na komisariat, pomimo tego, że w samochodzie tym była szyba dzieląca funkcjonariuszy od aresztowanego. Te dywagacje wyraźnie zdenerwowały szefa wydziału, który wydał oświadczenie informując, że funkcjonariusze nie byli w stanie przeszukać szalenie agresywnego Roya Kirka, by nie narażać własnego życia, i przypomina, że mężczyzna miał ręce w kajdankach. Freeman podkreślił też, że z jego doświadczenia wynika, iż jeśli ktoś chce się zabić, tak jak bez wątpienia było to w przypadku Roya, to i tak to zrobi. A do zobrazowania swojej wypowiedzi przytacza przykład więźnia, który w celi powiesił się na własnej bieliźnie. Marianne Anderson,
której nianią kiedyś była Ann, postanowiła wykupić 5 akrów ziemi na rogu Jefferson Drive i Country Lane i stworzyć tam uroczy park dla mieszkańców imienia tragicznie zmarłej kobiety. Chcieliśmy coś poświęcić jej pamięci i czuliśmy, że park będzie bardziej celebracją jej życia niż pomnikiem jej śmierci. Mówi na otwarciu parku, do którego dochodzi 1 czerwca 2002 roku, w 50. urodziny Ann Hoover. W ten sposób lokalna pianistka na zawsze pozostała w swojej ukochanej dzielnicy i nawet z zagrobu wciąż łączy ze sobą mieszkańców. Dalsze śledztwo wykazało, że Roy Kirk przed laty był pacjentem szpitala psychiatrycznego, ale terapia, jaką tam przeszedł, była w opinii lekarzy na tyle skuteczna, że mógł wrócić do normalnego życia. Czy więc, gdyby nie sąsiedzki konflikt, to drzemiące w mężczyźnie demony nie ożyłyby? A może spór ten był jedynie pretekstem, bo tykająca w nim bomba nienawiści prędzej czy później wybuchłaby? Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.